Niektóre serwomechanizmy niż żyroskopy wymagają rekalibracji lub wymiany, ale robota da się chyba naprawić. Wymaga naprawa na poziomie 65 lub wyższym. Okej. Okay. Żeby naprawić jego układy elektroniczne, musimy mieć nauki ścisłe na poziomie 55 lub wyższym. Okej, czyli wiemy, zapiszemy sobie w pamięci to, że tutaj jest robot. Okej, być może uda się nam go naprawić. To byłoby ciekawe, jakbyśmy mieli kompana, robota latającego. Wygląda na dosyć zabawnie i ma jakąś broń chyba zamocowaną tutaj. Coś w rodzaju broni plazmowej. Dobra. Ktoś w tym pomieszczeniu musi być. Więc się ostrożnie będziemy skradać. Na razie nas nie usłyszał. Czy ktoś tu jest? Nie. Okej. Okay. Co tu mamy? Naprawy. Przegląd programisty. Straciliśmy karmę. Ale mi się wydaje, że warto dlatego stracić karmę na tych przeglądów. Pełna amunicji. Gogle motocyklisty. A weźmy sobie na zabawy. Zobaczmy, czy możemy to ubrać. Wygląd. Możemy. Ha, świetnie. O tak, zdecydowanie dodaje nam to animuszu. Nie wyglądamy tak głupio jak wcześniej. Oczywiście wyglądamy tak samo debilnie, no ale cóż. Amunicji nie będę brał. Mam dużo jej na razie. Nie wydaje mi się, żeby w tej grze amunicja była problemem. Że w razie takie wrażenie ta gra sprawia jak na razie. Co jest dosyć dziwne, zważywszy na to, że żyjemy w świecie post-apokalipsy, gdzie infrastruktura nie istnieje pewnie. Amunicja nie jest produkowana. Chociaż w sumie była mowa o tym, że teraz ludzie produkują sami amunicję, więc może zwracam honor ludzie. Zrobię sobie krótką przerwę, zanim wyjdę na zewnątrz i zaraz wracam. Jestem z powrotem. Muszę przyznać, że na zewnątrz jest tak gorąco, że ledwo da się żyć. Jest tak gorąco, że musiałem zrezygnować z mojej herbaty rytualnej. Będzie picie. Dobra, wyjdźmy stąd. Jesteśmy ukryci. Wiem, że tam jest jeden z gości przeciwników. Ponieważ nie chcemy ryzykować tego, żeby nas zaskoczył, myślę, że oddamy do niego pierwszy strzał. Tylko gdzie on się schował teraz? Pytanie. Nasz radar wskazuje nam, że tam ktoś jest. Zobaczmy, jakie mamy szanse. 32%. Na głowę 15%, więc być może... Ups, to nie jest dobry pomysł włączania latarki w tym momencie. Okej. Okay. Chyba nas zauważył skubaniec. Dobra. Dwa strzały w korpus. Okej. Okay. Au! Ten do nas strzela jak na... jak jakiś wariat. Chyba znowu jesteśmy okaleczeni. Spróbujmy strzelić go w głowę. Jest, udało się. Odstrzeliliśmy ją w dodatku. Pytanie jest tylko, co oni nam zrobili? Jesteśmy okaleczeni na ciele całym. Oj, to złe. Źle wróż ludziska. Pewnie nasza postać ledwo żyje. Sorry za dmuchanie w mikrofon. Dobra. Tych dwóch załatwiliśmy. Co prawda nas okaleczyli znowu. Ale przynajmniej żyjemy, to jest dobra wiadomość. Naboje. Zabierzemy sobie łuska 9 mm. Kapsel dynamit. Ubranie najemnika weterana. Broń biała plus 2, broń palna plus 2. Być może ją sprzedamy. Zobaczmy, co ten miał. 20...
banknotów. Nie, 5 banknotów, przepraszam. 5 banknotów 20-dolarowych. Kapsel. Karabin na gryzonie. Klucz do kół, nie dziękuję. I spinka. Okej. Dobra, pytanie jest, czy jest ich tutaj więcej po drodze? Zaraz się pewnie dowiemy. Niestety latarka takiego dalekiego zasięgu nie ma. Wygląda na to, że teren jest tutaj czysty. Okej. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Gdzie nas mapa kieruje? W to miejsce. Okej, więc spróbujmy się tam udać. Szybko przeszukamy teren ostrożnie, żeby na jakąś minę nie wleść. Nieuważnie. Boję się, że może nam odpaść głowa albo coś w tym stylu, to byłoby straszne. Przedwojenne pieniądze zabierzemy. Mentaty przestały działać. Niestety zużyliśmy je w sposób bezsensowny. Właściwie jestem ciekawy. Różnych może? Nic, nie możemy używać papierosów w tej grze. Może i dobrze. Nie chcemy promować tego okropnego nałogu. Dobra, nic tutaj nie ma. Spróbujmy się udać do środka. Zobaczymy, co tam będzie. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Porozmawiajmy o tym robocie. Czy my przypadkiem nie byliśmy w domu Johna Johnsona Nasha? Możemy zagrać nim w partijkę karawany. Kim jesteś? Johnson Nash is my name. Husband of Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily. Oh, świetnie. For what it's worth, with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Właśnie, jesteśmy kurierem z Mojave Express. Zobaczmy, co masz na sprzedaż. Sure, have a look. Dziewiątka tref. Ósemka Karo. Możemy kupować od niego karty. Czy masz jakieś ciekawe bronie? Zobaczmy. Dynamit, karabin na gryzonie, magnum, rękawica z ostrzami, strzelba karawaniarska, którą mamy. Czyli nic, co by nas interesowało. Chemia. Kupmy sobie brudną wodę. A steampaki. To nam się nie przyda, to nam się nie przyda. To się nam może przydać, więc zakupmy to. Sprzedajmy mu banknoty. Co by tu jeszcze sprzedać? Możemy sprzedać harmonijkę. Jajo Bacona. Strasznie dużo karabinów na gryzonie. Co by tutaj jeszcze mu zapodać? To możemy sprzedać. Nie używamy tej amunicji. Tej chyba też nie używamy. Papierosy. Ten pistolet zostawimy. Przedwojenne pieniądze. Coś jeszcze? Nauki ścisłe, nie. Dobra, zatwierdź. Thanks. Porozmawiajmy o tym robocie, którego tam znaleźliśmy. That beat up old thing? What do you want to know? Skąd się tu wziął? Co jest z nim tak? Hell if I know.
I don't think it's serious, but my tinkering days are long gone. Skąd się to wziął? A courier dropped it off a couple of months back. I got it working for a little while, but the darn thing pooped out. I haven't been able to get it up and running again. I was hoping to use it for some courier work, but that ain't gonna happen. Mm-hmm. Are you welcome to try? It's yours if you can get it working. Oh, shit then. If I had my way, I'd dump it in the scrapyard in Novak and be done with the damn thing. Dodawał nam na mapie. Eddie, moja miłość. Spróbować Eddie na złomowisko w Gibson Novak. I guess I don't have anywhere better to be. Dobra, powiedz mu, że jesteśmy kurierem. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Paczka, którą muszę dostarczyć, gdzieś mi się zawieruszyła. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Mamy. Oh, you're talking about one of them packages. That job had strange written all over. But we couldn't turn down the caps. Właśnie, powiedz mu o tym, że nam ją skradziono. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Khan misfits. Mm-hmm. They was talking about a chip. Właśnie. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. A pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Robot cowboy. Nope, different fella, bigger. Had himself a face on a screen, and he talked more like you or me. Czy to nie jest ten robot, którego spotkaliśmy? Don't go getting yourself shot. Okej, czy tutaj jesteśmy bezpieczni? Najwyraźniej oni jakoś się zabarykadowali. To są jakieś maszyny do grania? Move along, please. Rim Slim. Okej. Obywatel Prim. Automat, wszystko. Wszystko nam się wyświetla na czerwono, czyli nie możemy za bardzo nic tutaj grzebać sobie. Chciałbym z kimś. Johnson Nash. Ari. Pistolet maszynowy Vince'a. Co ciekawe. Ktoś tutaj jest? Nie? Możemy się tam dostać? Możemy. Może uda się nam jakąś broń załatwić. Zapiszę grę. Bardzo łatwy zamek, co? Okej. Okay. 9 kapsli, nie warto.
Wszystko tutaj jest puste. Ho, ho, ho. No, napaliłem się na nic, okazuje się. Nie możemy żadnego z tych sejfów otworzyć. Ten sejf jest zamknięty na łatwe. Zamek. Pistolet maszynowy 9 mm. Steampack. Sprężynowiec. Odlot, odlot. Kolcowe katety, które są warte w cholerę. Sprężynowiec właściwie też jest dużo warty. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Ludzie mi karmią jak szaleni. A, tu widziałem jeszcze jeden safe. Bo wygląda to, że jesteśmy ukryci. Kapsle, minutnik, przedwojenne pieniądze. O Boże, zaraz nas złapią. Wygląda to, że wszystkie sejfy ograbiliśmy, jakie mogliśmy. Przedwojenne pieniądze. Spinka, przedwojenne pieniądze. I więcej przedwojennych pieniędzy. No cóż. A, jeszcze tutaj mamy. Na trudny zamek. Może nam sprawić trochę kłopotów. A, no nie mogę. Nie mogę spróbować tego zrobić. No cóż. Zamknijmy drzwi. I wyjdźmy stąd. Mam nadzieję, że nikt nas nie zauważy. Ha! Tu są jakieś gry. Strasznie ciemno w tym pomieszczeniu, macie. Idę. Obywatel Prim, co nam powiesz? Before the Powder Gangers came to town, Johnson Nash ran the local store in the Mojave Express station. Okej, super. Czy jest coś tutaj, co jeszcze przeoczyłem? Ruletka. Tu do czegoś. Nie wiem do czego. Blackjack, okej. Dobra, porozmawiajmy z tym robocikiem tutaj. Chyba będziemy musieli się wrócić do Good Springs i porozmawiać z naszym kolegą metalowym. Wiesz, że broń Vince'a zniknęła? Just mose you on over to the display case and you'll see it plain as day. Quite a piece that gun. Mint condition, never fired. Nauki ścisłe, chyba. Opowiedz mi o Prim, co to za miejsce? Why, this is the Vicky and Vance Casino and Museum. Prim's premier tourist attraction and resort destination. Yeehaw! Where have you been, partner? Hiding under a rock? Vicky and Vance were this nation's fourth or maybe fifth most infamous celebrity outlaw couple ever. That's who they was. Prim Slim here can tell you the whole story, if you can spare a minute to hear the tale. No dobra, opowiedz nam tą historię, na pewno będzie pasjonująca. Yahoo! I ain't had a chance to tell their tale in a mess of years. First things first. Any boss you've heard about Vicky and Vance being copycats ain't nothing but ill-tempered slander. Fact is, they begun their crime spree 2 days before Bonnie and Clyde robbed their first bank. So who was copying who? Now true, Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath of murder and bank robbery across the central U.S. like Bonnie and Clyde did. It was more like a narrow swath of shoplifting, check cashing fraud, and gas pump drive-offs. But crime is crime. They drove reckless too. Having lived by the gun, well, Vance owned one anyway, it was only fitting that the duo of desperados would die by the gun. Perhaps it was fate itself that accidentally drove them into a crossfire between police and a gang of bank robbers in Plano, Texas. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky would have tried to cash a bad check in that bank, had she lived. We'll never know for sure. Buzzer. All we know is that the crossfire tore the car and both occupants to pieces, and the police issued an official apology. You can put your eyes on the genuine death car just over yonder. And there's Vance's machine gun in the case next to it. Okay. Do widzenia. Happy trails, partner.
Wariat. Dobra, uzbrojenie. Naprawmy naszą broń. Mam pierwszy karabin maszynowy nasz. Nie wiem, czy będziemy z niego korzystać, zobaczymy. Jeszcze z kimś chciałem pogadać. Z kimś, kto ma imię unikalne. Najlepiej. Obywatel Prim. Hey there. Howdy. Obywatel Prim. Obywatel Prim, z tą gadałem. Howdy. Chyba tylko z jedną osobą tutaj możemy porozmawiać sensowną. Ruby Nash. Hello there. What brings you to Prim? Kim jesteś? I'm Ruby Nash. Pleased to make your acquaintance. My husband and I are Prim long-timers. He fancies himself a traitor, and I know my way around a kitchen. Cudownie. Powiedz mi o Prim, co gotujesz? My specialty is a rad scorpion venom casserole. Ooh. It's more appetizing than it sounds. Nie wątpię. The venom has a sharp, smoky flavor, and it numbs your mouth so fierce you'll forget you ever had a tongue. It's perfectly safe, long as you don't have sores in your mouth for the venom to find your blood. Okay. Cause that'll kill you dead. Does sound good, don't it? How many rad scorpion glands you got? Nie mam niestety. Myślałem, że nam dasz. Guess you'll be needing to find some, huh? Come back when you do. Powiedz mi o Prim. My mother taught me never to say something unless it was nice. So, I don't have nothing to say about Prim. Dobra. For the time being, at least. It's a sad state of affairs. Discuss it with Mr. Nash if you care to. Just makes me want to cry. Dobra, do widzenia. See you. Zobaczmy coś jeszcze. Dane. Zadania. Zastępca szeryfa Prim został schwytany przez kajdaniarzy w Bison Steve i trzeba go uratować. Okej, okay? Tędy poszli. Udaj się do zastępcy Beagle, albo Beagla, nie wiem jak to się czyta. By dowiedzieć się, gdzie udali się napastnicy. Okej. Okay. Spróbujemy tego całego zastępcę szeryfa uratować. A ty co robisz? Próbujesz grać w coś? Szkoda, że nie możemy zagrać w tej gry. Tutaj coś leży. Papierosy. Ups. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko mogliśmy zrobić tutaj. Następnym razem, jak będziemy grali w Fallouta New Vegas, spróbujemy odbić tego zastępcę. I być może dowiemy się czegoś więcej na temat naszych morderców. Wydaje mi się również, że będziemy musieli pogadać z Vincem, tak? Tym robotem, którego spotkaliśmy w Good Springs, ponieważ on chyba ma coś na sumieniu. W każdym razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, ludziska.